Piotr Andrzejczak, najlepszy zawodnik futsalu województwa lubuskiego. Czy to było zaskoczenie dla Ciebie? Troszeczkę tak, no ale jak już dostałem tutaj tą nominację, to podejrzewałem, że może tak to się skończyć. Cieszę się z tego bardzo, że po prostu dołączyłem do drużyny i od razu zostało to tak jakby nagrodzone, bo w tym roku na poważnie zacząłem grać na tej hali. No i myślę, że już mam komplet, bo rok temu na trawie zdobyłem, teraz na hali, także mogę być zadowolony. Jaki ten rok był dla Ciebie? Myślę, że spokojny, ustabilizowany, nie miałem jakoś za dużo kontuzji. Póki co cele realizujemy na trawie, na hali, czyli myślę, że wszystko jest w porządku. Romek Kopacz, drugi zawodnik lubuskiej czwartej ligi. Jaki ten rok był dla Ciebie? Myślę, że dla całego zespołu Falubazu był to dobry rok, bo awansowaliśmy do trzeciej ligi tylko i wyłącznie z powodów organizacyjnych, nie typowo piłkarskich, nie mogliśmy w niej zagrać. Także myślę, że był to dobry rok, a dla mnie indywidualnie też był to dobry rok, bo omijały mnie kontuzje, a to zawsze było moją bolączką i wiem, że jeżeli te kontuzje mnie omijają, to jestem spokojny w moją formę, bo podbam o siebie, trenuję ciężko, także tylko dziś tutaj problemy zdrowotne mogą mi przeszkodzić w tej dobrej dyspozycji, także bardzo się cieszę, że ta dyspozycja w tym roku była taka, a nie inna. Drugie miejsce to dla Ciebie zaskoczenie? Oczywiście, bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ w tym roku głosowali trenerzy. I to tym bardziej jest takie obiektywne, bo nie mogli głosować na swoich zawodników. Także no, bardzo się cieszę, że trenerzy mnie docenili. No i motywuje to do ciężkiej pracy i do dalszego takiego trenowania. Marcin Świrlik, najlepszy zawodnik lubuskiej czwartej ligi. Czy to było dla Ciebie zaskoczenie? Tak, to jest duże zaskoczenie dla mnie. Oczywiście jadąc tutaj wiedziałem, że jestem w gronie wyróżnionych, ale nie spodziewałem się pierwszego miejsca. Tym bardziej, że ten sezon osobiście dla mnie nie był, ten rok nie był dla mnie najlepszy dotychczasowych, ale to jest bardzo miłe wyróżnienie. Musiałeś czuć na plecach oddech zawodników UKP Zielona Góra, lidera czwartej ligi. Może oddech nie, ale znam tutaj i Wichenia Kurtykowskiego i Romana Kopacza, to bardzo duży zawodnicy, także też na pewno zasłużyli na to wyróżnienie. No, cieszę się bardzo z pierwszego miejsca. Kamil Lichniewicz, najlepszy trener województwa lubuskiego. Panie trenerze, ogromne wyróżnienie. No na pewno, tutaj ogromne wyróżnienie, zaszczyt i tak szczerze powiedziawszy, trochę niespodziewana nagroda, bo nawet przez myśl mi nie przeszło do czasu informacji tutaj z Lubuskiego Związku, że takie wyróżnienie uda się zdobyć, no, tym bardziej duża, duża radość. Jaki ten rok dla Pana był drużyny? Szczerze powiedziawszy, wbrew pozorom bardzo ciężki i tutaj to chyba najbardziej cieszy, że tak naprawdę przez cały rok nie było tak kolorowo jak dzisiaj tutaj na gali, na tym balu i wiele ciężkich momentów mieliśmy przed sobą, zarówno w tej pierwszej części, gdy awansowaliśmy do trzeciej ligi, w tej drugiej, gdy w tej trzeciej lidze już graliśmy, dlatego tym bardziej cieszę się, że tak się udało ten rok podsumować, bo suma summarum był to rok dla klubu na pewno bardzo udany. Panie prezesie, jaki ten 2015 rok był dla Lubuskiego Związku Piłki Nożnej? No myślę, że jakbyśmy spojrzeli na całość działalności naszej piłki, to był pozytywny rok. Jeżeli będziemy zwracali uwagę nie stricte tylko na piłkę seniorską, no to mieliśmy kilka niepowodzeń. No mam nadzieję, że 2016 rok naprawi te wszystkie niedociągnięcia, które mieliśmy w 2015, no bo no jako prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej nie wyobrażam sobie, aby w przyszłości dochodziło do fuzji dwóch klubów trzecioligowych po to, aby grały w czwartej lidze. Że jeżeli zespół, który pretenduje do drugiej ligi, wycofuje się z meczu barażowych, to są rzeczy, które nie osłabiają Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, ale osłabiają lubuską piłkę. No i z tymi tendencjami chciałbym skończyć, chciałbym to zmienić, abyśmy nie mieli więcej w przyszłości takich wyborów, grać w tej lidze czy w tamtej. Ja uważam, że celem sportowym każdej drużyny jest to, że gramy w lidze, na którą żeśmy zasłużyli. Jeżeli piłkarsko zasługujemy, to w niej grajmy. No i tego sobie życzmy przy tej dzisiejszej wspaniałej gali, gdzie
Dopisali nam też wspaniali ludzie, bo przyjechali do nas kibicować nam, żebyśmy nie byli białą plamą. Byli reprezentanci Polski, przyjechał Paweł Kryszałowicz, wielokrotny reprezentant Polski, siła kiedyś naszego ataku z Olisa Debe. Przyjechał Tomasz Kłos, wybitny reprezentant, który należy do tego klubu, wybitnego reprezentanta, 69 meczy w reprezentacji Polski. Mamy inne znane tutaj postacie, po to, żebyśmy razem wspólnie budowali tą silną piłkarską rodzinę. Wspiera nas też dzisiaj Tomek Jagodziński, prezes, dyrektor Muzeum Sportu w Warszawie. Przyjechała najważniejsza postać chyba telewizyjna w świecie sportu, bo prezes firmy Sport 5, Andrzej Placzyński. Więc jeżeli takich ludzi udaje nam się tu ściągnąć, jeżeli oni nas wspierają, to mam nadzieję, że nasza piłka naprawdę ma duże szanse, ma duży zastrzyk dzisiaj tutaj pokazany, bodziec do tego, abyśmy stworzyli naprawdę w naszym województwie lubuskim coś dobrego i pięknego.